Relacje z poszczególnych punktów wizyty prezydenta Polski przedstawimy Państwu w kolejnych serwisach. I zmieniamy temat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaangażował się w kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas spotkania z młodzieżą zachęcał do walki o lepsze jutro. Podczas gdy prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, w Polsce cały czas toczy się kampania wyborcza. W Lublinie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z młodzieżówką partii. Ja bardzo często mówiłem, bo mówię o tym od lat, że Polska jest i powinna pozostać wyspą wolności. To główne przesłanie, które prezes PiS skierował do młodzieży. Jak mówił dziś, przez poprawność polityczną i związaną z nią cenzurą, wolność bywa naruszana. Ważne jest to, by rozumiało to wasze pokolenie. By wasze pokolenie rozumiało, że wolność jest ogromną wartością. Wolność nie tylko do wyrażania własnego zdania, ale także do życia na godnym poziomie. My jesteśmy obozem wolności i jeśli w Polsce wolność nie ma się cofać, a ma się rozszerzać, także na te dziedziny, o których tu była mowa, także jeżeli chodzi o praktyczną wolność człowieka, to musimy powiedzieć jasno, Andrzej Duda musi zostać prezydentem Rzeczypospolitej. Wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedzielę 28 czerwca przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.